Acer Iconia B1730 HD to mały tablet z procesorem od Intela. Urządzenie jest lekkie i bardzo ładne, głównie za sprawą ciekawego wykończenia jego plecków. Obudowa jest z tworzywa sztucznego, łatwo się wygina i ugina, a przy tym także trzeszczy. Ekran tabletu to matryca IPS, której rozdzielczość pozwoli na komfortowe przeglądanie sieci, ale gęstość pikseli nie jest duża. Z drugiej strony matryca jest dobrze podświetlona i ma świetne kąty widzenia. Sprzętowo model dobrze się spisuje, obsłuży grę Asphalt 8 na wysokich detalach graficznych, ale Dead Trigger 2 czasami się zacina. Jeśli chodzi o system, mamy tutaj Androida wersji 4.2.2 Jelly. Pojawiają się głosy o możliwej aktualizacji do wersji 4.4.2 KitKat, ale nie wiadomo, czy się sprawdzą. Acer dodał od siebie kilka aplikacji, ale właściwie nic wartego uwagi. Bateria, choć pojemna, wypada przeciętnie. Pozwoli na przeglądanie sieci przez 6 godzin, ale cały dzień będzie jej ciężko przetrwać. Największymi atutami tabletu jest jego ekran i wydajność w grach. Ładnie wygląda, ale wymaga jeszcze dopracowania.